Spodziewaliśmy się katastrofy, ale jest jeszcze gorzej. Twój wizerunek kompletnie położy nam show dla dzieci. Chyba, że znajdziemy ci kochaną przez wszystkich współprowadzącą. Wszystkie gazety pokochały Monikę. Jesteś absolutnie wszędzie. A ja? A ty? Jesteś skończony, bracie. Spróbuj potraktować to jako nowy start. Ja rozmawiałem w produkcji, że potrzebuję prawdziwego pedagoga. To ja się zgłaszam. Ja. No przepraszam, koleżanko, ale twoja uroda jest raczej radiowa. Pani Moniko, ja o czymś nie wiem? Znowu będziesz Klaudią? Nie, tym razem chcą Monikę. No co, akurat dobrze wybrali. Kochanie, nie masz się o co martwić. Jasne. Rafał jest tylko sławny, przebojowy, przystojny. I jaki jeszcze? Ty mi powiedz. Nigdy nie będzie tobą. Po 200? Dzięki, nie trzeba. Na pewno nie trzeba? Jak widzisz, wszystko mam pod kontrolą. No, widzę. Widzę, że ciężko pracujesz. Byłam w studio. Przedłużyło nam się. Właśnie wiedziałem, jak bardzo pochłania cię ta praca. O! Znakomicie. Nic się tak dobrze nie sprzedaje, jak dobry romans. Nie rozumiem. O co ci chodzi? Przecież to ty w showbiznesie robisz. No. Pięknie. Nigdy nie jest za późno, żeby w życiu zacząć coś nowego. Monika?